Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Stosunek masowy metalu, tu już wiemy, że mamy metal, metalu X do tlenu w tlenku o wzorze sumarycznym X2O3 wynosi 13 do 6. Ustal masę molową tego związku chemicznego oraz podaj symbol chemiczny i nazwę metalu X. Wiemy, że to jest metal. Co my tu jeszcze wiemy? Że tlen w tlenkach ma wartościowość 2, a tu mamy 3. Czyli mamy do czynienia z metalem o wartościowości 3. To też możemy mieć pewne przypuszczenie, że może to być żelazo trójwartościowe, może to być glin, ale nie możemy być tego pewni. Natomiast mamy tutaj stosunek tego X-a do tlenu. Jak przejdziemy sobie do układu okresowego pierwiastków chemicznych, to zauważymy, że nasza masa pojedynczego tlenu wynosi 16 unitów. Co nie? A my tu mamy 3 te tleny. 3 razy 16 to 48 unitów. I teraz bo taki zapis stosunku pokazuje nam liczby, które są już w postaci nieskracalnej. To oznacza, że wcześniej mogły, a na pewno były, bo nie mamy tej szesnastki, skrócone przez taką samą liczbę. Więc my musimy teraz dojść, jaka to była liczba. Że z 48 zrobiła nam się szóstka. To znaczy, że my to podzieliliśmy w tą stronę na 8. Dlaczego? No bo 48 dzielone na 8 to 6. To teraz musimy sobie to zrobić w odwrotną stronę. Hop. I z tego zrobić to razy 8. Czyli bierzemy sobie i wliczamy 13 razy 8. To 104. Ale to nie znaczy, że my tutaj mamy ten X104 unity, ponieważ my tych X-ów mamy 2. Tak jak tu jest ten unity są do 3 tlenów, to tutaj mamy do 2 X-ów. No to bierzemy sobie te 104 unity i dzielimy to sobie przez 2. To 52 unity. No i już przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i odszukujemy takiego pierwiastka, który ma masę atomową równą 52 unity. Jest to chrom, czyli mamy tutaj Cr2O3 i mamy wyliczyć jego masę molową. No to tutaj doklejamy dużą M-kę, oznaczenie masy molowej i my już wiemy, że ten chrom, oba chromy ważą 104 unity, ale masa molowa nie jest unitaj, tylko w gramach na mol. To trzeba pamiętać na końcu. No a 3 nasze tleny to 48. Czyli po zsumowaniu to 152 gramy na mol. Symbol chemiczny Cr, nazwa metalu X, chrom o wartościowości 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.